efekty przejścia pomiędzy ujęciami. Zobaczyliście film złożony z trzech wybranych klipów. Czas teraz na doszlifowanie projektu przez dodanie efektów przejść pomiędzy poszczególnymi ujęciami. W tym celu przeciągnę klip o nazwie Driftwood w lewą stronę obszaru projektu tak, żeby klip Rafa został częściowo zasłonięty. Tutaj między klipem rybki 1A klipem Rafa znajduje się obraz o nazwie Driftwood. Wskazuję kursorem myszy ten obraz. Naciskam i trzymam wciśnięty lewy przycisk myszy i tak jak już wspomniałem, trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, przeciągam ten klip w lewą stronę obszaru projektu tak, żeby klip Rafa został częściowo zasłonięty. Po przeciągnięciu w lewą stronę zwalniam lewy przycisk myszy. Efekty przejścia widać jedynie wtedy, gdy na osi czasu klipy nakładają się na siebie. Im bardziej klipy na siebie nachodzą, tym wyraźniejsze będzie zanikanie jednego ujęcia i wyłanianie się następnego. Teraz złapię myszą ostatni z prawej strony klip o nazwie Rybki 1 i naciągnę go do połowy szerokości na klip o nazwie Driftwood. Wskazuję, naciskam, lewy przycisk myszy trzymam go wciśniętego i przeciągam do połowy szerokości klipu Driftwood. Zwalniam lewy przycisk myszy. I wygląda to w ten sposób. Utworzone zostały przejścia pomiędzy ujęciami. W razie potrzeby zawsze można bardziej ponaciągać klatki jedna na drugą. Jeśli chcielibyśmy zrezygnować z efektów przejścia, wystarczy myszką tak poukładać klipy na osi czasu, żeby się nie pokrywały. Teraz przyjrzyjmy się naszemu filmowi z efektami przejścia. Wskażę teraz przycisk o nazwie Przewiń do tyłu oś czasu. Naciskam raz lewy przycisk myszy. Następnie wskazuję przycisk o nazwie Odtwarzaj i naciskam raz lewy przycisk myszy. Otworzę ten filmik jeszcze raz. Widzimy, że pomiędzy ujęciami pojawiło się zauważalne płynne przejście. Rzadko kiedy zdarza się tak, że cały projekt filmowy robimy od początku do końca za jednym posiedzeniem. Przed zapisaniem lub wysłaniem gotowego filmu warto zapisać również projekt. Wskaż kursorem myszy menu plik. Naciśnij raz lewy przycisk myszy, następnie z listy, która się nam ukaże, wskaż polecenie Zapisz projekt, następnie naciśnij raz lewy przycisk myszy. Kolejną czynnością będzie wskazanie lokalizacji zapisu naszego projektu. Projekt możemy zapisać na dysku twardym, bądź też innym nośniku, na przykład pendrive, bądź też dysku USB. Ja projekt zapiszę na dysku twardym C. W tym celu kliknę w ikonę komputer, wybiorę urządzenie z listy, wskazuję dysk lokalny C, naciskam dwa razy lewy przycisk myszy, wskazuję folder o nazwie filmy, naciskam raz lewy przycisk myszy, następnie wskazuję przycisk otwórz i naciskam raz lewy przycisk myszy. Kolejną czynnością będzie wprowadzenie nazwy dla tego projektu. Klikam w polu nazwa pliku, usuwam bieżącą nazwę i wprowadzam swoją. Po wprowadzeniu nazwy wskazuję kursorem myszy przycisk o nazwie zapisz i naciskam raz lewy przycisk myszy, aby potwierdzić zapisanie
projektu o nazwie Ocean. Projekt został zapisany.